Szanowni Państwo, bardzo mi miło gościć w Kargowej, chyba w historycznym dniu, bo Kargowa w jednym czasie nie widziała do tej pory w swojej historii takich osobistości, którzy podejmują nie tylko w regionie, ale na poziomie kraju najważniejsze decyzje. Pani wojewoda Helena Chatka, pan marszałek, przepraszam, pani poseł Bożena Bukiewicz, pan marszałek Marcin Jabłoński. Powinienem zacząć od hierarchicznie, ale myślę, że się Artur nie obrazi, od naszego jedynego przedstawiciela w Brukseli, Zielonej Góry, z Lubuskiego, Artura Zasady. Jest z nami też prezes lotniska sąsiadującego tutaj z Kargową, pan Maciej Król. Szanowni Państwo, dlaczego się tutaj spotykamy? Pierwsza rzecz to jest budowa obwodnicy Chwalimia i Kargowej. Pierwszy powód to jest degradacja miasta od tak naprawdę 20 lat, kiedy weszliśmy do gospodarki rynkowej. Przez Kargowę codziennie przejeżdża dziesiątki tirów, które to miasto rozjeżdżają i degradują. To jest kwestia bezpieczeństwa, ale także właśnie degradacji miasta. Obwodnica, jak Państwo wiecie, jest gwarantem, że może powstać, jednym z gwarantów, że jest szansa na powstanie dobrej, profesjonalnej strefy aktywności gospodarczej, której Kargowej od lat brakuje. W pobliżu mamy lotnisko, które należy do województwa lubuskiego, pana marszałka, które w swojej krótkiej historii już bardzo mocno się rozwinęło i będzie się rozwijać także w kierunku towarowym, co dla strefy jest strasznie istotne. Mamy węzeł kolejowy z Bąszynku, jeden większych w Polsce. To wszystko może sprawić, że Kargowa i ten region, ta część regionu województwa lubuskiego się może dynamicznie rozwijać. Trzeba tylko napisać dobre projekty i je odpowiednio sfinansować. I pomysł na tą strefę jest tutaj w Kargowej, w tym miejscu, jak Państwo widzicie. To są te ziemie. Myślę, że odpowiedniej ilości. No moja opinia oczywiście, jak najbardziej jestem za Twoimi pomysłami. Jestem członkiem Komisji Infrastruktury, Komisji Sejmowej. Ale jeżeli chodzi o sprawy tutaj infrastruktury i sprawy gospodarcze, wsioczyłam bardzo na Kargową, bo mało tego, że jest to czas, dużo czasu się poświęca na przejechanie przez Kargową, to jest przejazd przez Kargową jest bardzo niebezpieczny i dla mieszkańców, i dla użytkowników wszystkich tej drogi. Dlatego też dla dobra wszystkich mieszkańców, i mieszkańców Kargowej, i mieszkańców województwa, i wszystkich, którzy przejeżdżają przez Kargowej, po prostu obwodnica być musi. Obwodnica być musi, a jeżeli chodzi o strefę, jest to idealne położenie, bo jest bliskość, jest 3 i A2, tak duża i tereny możliwości tutaj są przeogromne. Dlatego też nie jesteście ograniczeni tak bardzo lasami, jak inne miejscowości. Dlatego też trzeba z tego korzystać. Szanowni Państwo, nie jesteśmy też tutaj po to, żeby tylko się dzielić moimi pomysłami, ale chciałbym wskazać jakby uwagę na to, że to jest wszystko możliwe do wykonania. Stąd także obecność dzisiaj naszych gości, bo to jest kwestia także finansowania, podjęcia strategicznych decyzji. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że ta obwodnica jest bardzo ważna i bardzo potrzebna. Zwracam uwagę, że ona tworzy alternatywną komunikację do S3, czyli dodatkowo wzmacnia nasze województwo i przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych dostajemy jakby drugą nogę rozwojową. Chociaż przekonanie, żeby ta inwestycja znalazła się w priorytetach rządu, wymaga szerokiej koalicji, żeby ta inwestycja znalazła się w priorytetach rządu, bo i obecność pani przewodniczącej Bukiewicz, pana marszałka, pana europosła Zasady znacząco powoduje, że będzie nam łatwiej powalczyć o pieniądze dla tej inwestycji. Bo to będzie wymagało trudu i rzeczywiście koalicji mocnych ludzi, którzy potrafią przekonać decydentów w Warszawie. I wiadomo, że burmistrz, który potrafi wokół siebie zgromadzić mocnych sojuszników dla tak ważnego zadania, to jest duża szansa rozwoju dla Kargowy. Pomysł, żeby tu była strefa ekonomiczna i żeby tu nastąpił jeszcze intensywny rozwój gospodarczy, co się wiąże z dodatkowymi nowymi miejscami pracy, to jest też świetny pomysł na rozwój tej gminy, szczególnie, że ma wspaniałe położenie. Także ja oczywiście powtarzam swoją deklarację, że zaangażuję się wspólnie z naszymi przyjaciółmi w
pozyskiwanie pieniędzy dla tej obwodnicy. Proszę Państwa, miasto Kargowe, jak i gmina, leży w bezpośredniej strefie oddziaływania lotniska. To infrastruktura, o której już tutaj wcześniej Państwo wspomnieli, ona istnieje, rozbudowuje się i stworzenie strefy takiej aktywności gospodarczej wręcz się wpisuje jak gdy w zespół naczyń połączonych, ponieważ same lotnisko, jak i infrastruktura nie istnieje tylko i wyłącznie dla komunikacji albo dla samego bycia. Służy jakimś konkretnym celom, czy to społecznym, czy to gospodarczym. No, tutaj dzisiaj rozmawiamy o celach przede wszystkim gospodarczych, o tej strefie aktywności gospodarczej. I ta strefa aktywności gospodarczej, znajdując się dosłownie 20 minut, może 15 minut od lotniska, będzie istotny wpływ miała na funkcjonowanie tego lotniska i odwrotnie, co pomoże w przyszłości właśnie ściągnąć jako zachęta dobrych inwestorów, którzy się tutaj po prostu ulokują. Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie. Rzeczywiście jest tak, że od wielu miesięcy, od wielu lat w Parlamencie Europejskim toczy się dyskusja, w jaki sposób mają przebiegać korytarze. I to te korytarze ze wschodu na zachód, ale także z północy na południe. Tutaj, przez Kargową, przez lotnisko Babi Most, planujemy utworzenie najkrótszego korytarza pomiędzy Skandynawią a Adriatykiem, czyli korytarza środkowoeuropejskiego, tego, o którym wspominał Sebastian, CETC. I tak jak strategicznym miejscem na mapie, strategicznym miejscem na korytarzu jest lotnisko Babi Most, tak Kargowa ma szansę stać się strategicznym partnerem dla lotniska Babi Most. To tutaj powinny się tworzyć nowe miejsca pracy. To tutaj powinna się wybudować obwodnica i tutaj jak wszyscy jesteśmy, tak wszyscy będziemy na pewno zabiegali o to, aby ta obwodnica była jak najszybciej. Pomimo tego, że rzeczywiście jest dzisiaj tak, że jest wiele różnych innych priorytetów w kraju i są te pieniądze wydatkowane na inne drogi, ale proszę pamiętać o tym, że niektóre inwestycje z różnych przyczyn nie mogą być realizowane i te pieniądze, które nie będą wykorzystane w tamtych inwestycjach, jest szansa na to, aby zostały wykorzystane właśnie tutaj. A wracając do korytarza, jest to olbrzymia szansa dla województwa lubuskiego, bo to są nowe miejsca pracy, to są bazy logistyczne, bazy spedycyjne, to jest taki kręgosłup gospodarczy województwa. Chciałem, przepraszam, zarysować jakby dwa najważniejsze problemy. To nie znaczy, że one wyczerpują to, co jest przed Kargową, ale bez uczynienia tego pierwszego kroku nie będzie szans na rozwój pozostałych elementów infrastruktury, ścieżek rowerowych, budowy hali sportowej, rozbudowy szkoły, gimnazjum, stworzenia dobrego programu rozwoju turystyki. Bo musimy zacząć od podstaw, czyli od budowania miejsc pracy. Jak pani podeszła, to tutaj kolega powiedział, o właśnie, idzie wojewoda. Ja znam, ale osobiście nie miałem się wojewodów. Pobliżej. Pani poznać. Właśnie widziałam, jak się męczycie tutaj na tej zatłoczonej. No jest bardzo, bardzo, bardzo. Utrapienie jest, tak naprawdę. Ale to, nie, ale to dzięki... Nie wiem, czy to zależy od wojewody, czy od władz lokalnych, czy od wojewody. Pan Ciemnoczołowski ściągnął wojewodę marszałka, przewodniczącą Platformy, europarlamentarzystę, prezesa lotniska. Przecież wy nie będziecie mieli tej obwodnicy, notabene, która ma dokumentację, jeżeli ona się nie znajdzie w priorytetach rządu. A wojewoda się nie przebije z przyciąganiem pieniędzy do Kargowej, jeżeli wokół siebie nie będzie miał sojuszników. A sojuszników zgromadził pan Ciemnoczołowski. Czyli macie szansę, żeby w ciągu tych 4 lat ta obwodnica się pojawiła? Ja miałem okazję przyjechać się
obwodnicą Babimoszu. Tak, przepraszam, daj Boże, bo las wycięty, jak nie będzie, to znowu wyrośnie. Tak, znowu wyrośnie, no znowu tak. Trzeba się odczyć. Ale no miałem okazję... Nie, tą obwodnicę już budują, jak ja dobrze pamiętam, 40 lat. A kiedy dokumentację wydano? Ale to ja nie wiem, ale się przemierzali od 40 lat. A ja panu powiem, w tym roku dopiero w marcu wojewoda wydał pozwolenia na budowę. Jak są dokumenty, to dopiero inwestycja ma szansę na realizację. Wy naprawdę macie szansę. Może.